Dzień dobry Państwu. Dzisiaj przychodzę z propozycją wypieki, coś dla łakomczuchów, coś dla łasuchów, może nie łakomczuchów. Będą to wypiekane ciastka kruche, orzechowe. Chwila, moment, telewizja, zaraz będę przedstawiała, tylko nie mogę otworzyć słoika, żeby pokazać Wam, jakiego cukru używałam. Tutaj potrzebujemy niewiele tak naprawdę, bo mąkę, sodę oczyszczoną, jajko jedno, odrobinę, pół łyżeczki soli, masło, cukier, no i wszystkie składniki trzeba po prostu połączyć. Pokażę Wam krok po kroku. Zaczynamy od suchych składników, więc do miski wsypujemy mąkę pszenną, 140 g mąki pszennej, do tego pół łyżeczki sody, pół łyżeczki soli. Następnie wszystko dokładnie mieszamy i odstawiamy na bok, bo będziemy potrzebować tutaj na początek trzech naczyń, żeby w każdym wrzucić inne składniki. No może troszeczkę jest brudzenia przy tym przepisie, ale wart zachodu, jak to się mówi. Następnym krokiem będzie wymieszanie jajka z ekstraktem waniliowym. Nie potrzebuję wagi, ale wszystko waży. Niestety wszystko waży, takie moje małe udziwnienie, bo też zapisuję kaloryczność, dlatego jakby ktoś się dziwił. No i dodaję teraz ekstrakt waniliowy, esencję waniliową. I wszystko po prostu ręcznie trzeba wymieszać. Naprawdę mało roboty. Do następnego naczynia dodajemy cukier. gram jasnego brązowego cukru. I dodajemy tłuszcz, masło lub ghee. Tak jak ja mam w tym przypadku, a może być masło, to jest naprawdę obojętnie, bo to smaku nie zmienia. Tego masła 115 gram. W temperaturze pokojowej musi być koniecznie masło. Nie może być takie z lodówki. Musi być koniecznie miękkie i w temperaturze pokojowej. Wszystko ucieramy, łącząc ze sobą na taką gładką masę. Dokładnie trochę, tu nie trzeba się spieszyć, aby było dokładnie wymieszane, dokładnie składniki połączone wraz ze sobą. Masło ucieramy z cukrem. Jeszcze trzeba zobaczyć, czy jest dokładnie wymieszane. Jeżeli nie, no to jeszcze raz przemiksować dla pewności. Następnie dodajemy płyn jajeczny do masła z cukrem. Łączymy ze sobą, dokładnie mieszając. No i będziemy teraz dodawać masę orzechową. Znaczy ja orzechy ze słoika z masła orzechowego. Ważymy masło orzechowe. Potrzebujemy określoną ilość, w tym przypadku 265 gram masła orzechowego. Najlepiej z kawałkami orzechów. Nie takiego gładkiego, tylko z kawałkami orzechów.
No i oczywiście trzeba to dobrze ze sobą pomieszać, wymieszać, zobaczyć, poskrobać trochę po dnie, żeby naprawdę wszystkie składniki były ze sobą połączone. Bardzo prosty przepis, każdy wykona go. Mieszamy, mieszamy, one wtedy takie, trochę dłużej pomieszajmy, one wtedy się robią takie fajne, pulchne, no i kruche ciasteczka, rozpływające się naprawdę w ustach. I teraz dopiero całość dodajemy do mąki, czyli do składników suchych. No i wiadoma sprawa, po raz kolejny musimy to ze sobą połączyć. I to by było na tyle, moi drodzy, bo naprawdę to już jest koniec. Musimy połączyć składniki, oczywiście upiec, oczywiście odłożyć, ale to po kolei będę Wam mówiła, co zrobić. Całość mieszamy. Dokładnie tym razem. Znaczy zawsze dokładnie mieszamy, ale żeby nie było w ogóle widocznej mąki. Konsystencja ma być taka zbita. Zobaczcie, taka gliniasta. I teraz przykrywamy naczynie folią spożywczą. Dokładnie i odstawiamy w zimne miejsce na pół godziny. Co najmniej pół godziny musi odleżakować w zimnym miejscu, najlepiej w lodówce. Ale jak nie macie miejsca w lodówce, to w najzimniejszym miejscu w domu wystarczy na pół godziny. Sobie odleżakować. Przygotowujemy sobie dwie blaszki, natłuścimy lekko i przymocujemy do tłuszczu papier do pieczenia. Odstawiamy troszkę na bok i formujemy kuleczki. 24 kuleczki. Mniej więcej starajmy się brać tej samej wielkości te kulki. No chwilę to potrwa, bo 24 kuleczki trzeba własnoręcznie upiec, ale cóż to za frajda, naprawdę. Zobaczcie, one nie mają być nie wiadomo jakiej, przepraszam, idealnej krągłości, mają być owalne kółeczka, kropeczki, kuleczki. Fajna zabawa dla całej rodziny, naprawdę można tutaj fajnie spędzić czas i z kimś porozmawiać. To jest dobry moment do tego, żeby zagonić całą rodzinę. Tak, oczywiście ja tutaj również ze swoim pomocnikiem robiłam te ciastka. Więc jeżeli za chwilę zobaczycie dodatkową parę rąk na filmiku, to to nie znaczy, że wyrosła mi kolejna ręka, tylko mam pomocnika, bo tak jak wspomniałam, zawsze jest fajnie postać w kuchni, porobić coś razem. Takie wypieki wspólnie robione zawsze o wiele lepiej smakują. No i są bardziej doceniane niż te sklepowe, także polecam. Nawet jeżeli nie ma się w domu dziecka, to można zrobić to z partnerem, z mamą, z siostrą. No i tak kulkujemy do... O, już prawie kończę. To jest
najbardziej żmudna praca w tym całym wypiekaniu tych ciastek, z tego względu, że to jest po prostu czasochłonne i tyle. To jest najbardziej czasochłonne, ale 20 minut i ciasteczka naprawdę są gotowe. Nawet mniej, jak widzicie na filmiku. I następnie formujemy ciastka, czyli widelcem robimy kratkę. Przyduszamy pierw na środku i później po bokach. Zobaczcie, jakie powstają piękne ciastka. Wystarczy w ten sposób ugniatać. Naprawdę fajnie, fajnie wyglądają. Następnie 180 stopni nagrzewamy piekarnik. W tym czasie, kiedy powstają te piękne ciastka, 180 stopni nagrzewamy piekarnik. Zobaczcie, wyrób ciasteczek. Pieczemy około mniej więcej między 8 a 15 minut, sprawdzamy. Czemu Wam to mówię między 8 a 15 minut? Dlatego, że każdy piekarnik jest inny, a te ciastka naprawdę szybko się przypiekają. I jak będziecie mogli tu zaobserwować za chwilę, nasze zbytnio się przypiekły. One mają być ciemne, one mają być takie, ale nie mają być tak mocno przypieczone jak te, które wyciągnęłam. I ja się tu przyznaję, bez żadnego bicia, że nie mają być takie ciemne. Dziękuję za uwagę, życzę smacznego i do miłego, do następnego. Pa, pa.